taki codzienny rytuał. Kitek już, jak widzicie, jest na zewnątrz. Spał z nami tą noc. On się tu, myślę, naprawdę dobrze czuje. Much mu jeszcze trochę zostało, jak słyszycie. Wczoraj mieliśmy balkon otwarty, ale on te muchy dla sportu sobie gania. Co ki tak? Jedziesz ze mną? Drapaki, kibel na zewnątrz. To jest kotek kitek. Czekajcie. Jedną bluzę tu do środka, na wszelki wypadek. Kiciuś. Dobra, tu się przedłuża, a kolega nie chce pozować za bardzo. Fotelik, Władka, to zostawię. Normalnie to mu go chyba zabrał, ale ostatnio tyle opuszczał, że niech się pocieszy dzieciakami. No i jak tu stąd wyjeżdżać? Ptaszki skrzeczą. To co, dziubniemy jeszcze tą kawkę? Jest już? No i miodzio. Właśnie obudziłem się i czytałem, że dostaliśmy opierdziel, że nie sprzątamy kup po psie u nas tam na działce w lesie. Ja właśnie nie wiem, o co ten, a ten pan już odpisał, bo on się zapytał, zapytałem się go, gdzie nie sprzątamy po psie. W końcu nie wiedziałam, co miał na myśli, że a co ty myślisz? Na blachowni, że mieliśmy sprzątać? Dobrze zrozumiałem? No, w lesie się chyba też sprząta, nie? Po psie. U siebie też? U siebie to szczególnie, bo to świadczy o tobie, o twojej kulturze i o twoim wychowaniu w czystości. No, dobra. Będziemy kończyć, proszę państwa. Miłego dzionka. Ja zaraz ruszam do Zakopanego. Barbara robi robotę tu, bo się niestety nie udało zgrać. Jest za dużo wyjazdów, a jednak za dużo rzeczy przy domu. Przy domu. No w domu po prostu, więc się tak nie da wszystkiego ciągle łączyć. Ale i tak staramy się chyba dosyć często wyjeżdżać. Wyjeżdżać razem jednak mimo wszystko. No właśnie, no tu w sumie to mieliśmy jechać razem, no ale się okazało, że się nie da. No to dupa blada, ale. To też na dobre wyjdzie, bo jest co robić, a jakby tak z dnia na dzień wyjeżdżać i wracać, to mogłabym nie ogarnąć tak dobrze. Dałoby się, ale byłoby trudniej przygotować się po prostu do tych wyjazdów, choćby, no wiecie, pakowanie, rozpakowywanie, pranie, no. Byłoby łatwiej też, jakbyśmy mieszkali w małym mieszkaniu, w bloku i nie byłoby całej tej procedury tutaj około przydomowej, domowej, no. Tak. Ale nie ma, nie narzekamy. Broń Boże, nie narzekamy, przeciwnie, jest nam zajebiście i się cieszymy, póki możemy.